Ostatnio dowiedzieliście się, czym jest paralaksa, jak się wyznacza kąt paralaksy oraz do czego może posłużyć i jak w taki sposób obliczyć na przykład odległość do najbliższych gwiazd. Jest w astronomii taka jednostka jak parsek. Parsek to takie spolszczenie. Tak naprawdę po angielsku jest parsek przez C. Dlaczego? To jest skrót od Paralaks second, czyli odległość, z jakiej jedna jednostka astronomiczna, czyli średnia odległość Słońce-Ziemia, widoczna jest pod kątem jednej sekundy łuku, czyli jednej ark sekundy. Co to oznacza? Spójrzmy tutaj: mamy tutaj mm, na przykład okular teleskopu, czy widok z teleskopu. Z miejsca odległego od Słońca o jeden parsek. W tej odległości zobaczylibyśmy Słońce. No i w tych skrajnych położeniach Ziemia znajdowałaby się raz z lewej, raz z prawej strony, prawda? Raz w tą stronę by się wychylała maksymalnie, a raz w tą na swojej orbicie okrążając w ciągu roku Słońce. I teraz wygląda to tak, że ta odległość tutaj, to jest nasze D, czyli Odległość jednego parseka. Działa to w ten sposób, że patrząc z odległości jednego parseka na Słońce i patrząc, jak Ziemia wychyla się pod jakim kątem, wiemy, że Ziemia odległa jest od Słońca o jedną jednostkę astronomiczną. Tutaj mamy jedną jednostkę astronomiczną. Oczywiście, przykład ze Słońcem i Ziemią to jest tylko po to, żeby, żeby sobie to tak dokładnie wyobrazić, jak to działa. Tak naprawdę odległości w parsekach, czy kiloparsekach, czyli tysiącach parseków, albo megaparsekach, czyli milionach parseków, są to odległości, czy jednostki wykorzystywane do mierzenia właśnie odległości w galaktykach na przykład, pomiędzy bardzo odległymi od siebie obiektami. Tak więc tutaj mamy nasze D które już znacie z poprzednich filmów, czyli odległość od Słońca do jakiegoś obiektu. Tutaj akurat dokładnie wiemy, że ta odległość to jest jeden parsek. A jeden parsek to jest odległość z jakiej? No właśnie, jedną jednostkę astronomiczną, czyli taką odległość Słońce ziemia widać pod kątem jednej sekundy łuku. Czyli ten kąt tutaj, oznaczymy go teta, i ten tutaj też będzie teta. Nasz kąt teta. Równa się jedna ark, sekunda, czyli jedna sekunda łuku. Co to oznacza? Jedna sekunda łuku to jest tak, jakbyśmy podzielili całe koło na 360 stopni. No całe koło ma 360 stopni, prawda? Każdy z tych stopni podzielilibyśmy na 60 minut, a każdą z tych minut podzielili na 60 sekund, prawda? Tak więc każdy stopień w całym kole ma 60 minut i każda minuta ma 60 sekund. Tak więc jedna arksekunda jest to jedna 3600 na stopnia na niebie. Dlaczego 3600? No bo 60 razy 60, prawda? Każdy stopień ma 60 minut, każda minuta ma 60 sekund, czyli 1 3600 na stopnie. Czyli tak naprawdę bardzo niewiele. Gdybyśmy patrzyli przez teleskop i to o sporym powiększeniu i sporej rozdzielczości, zobaczylibyśmy słońce. Oczywiście odległość obserwatora od słońca to jest dokładnie jeden parsek. Zobaczylibyśmy, jak Ziemia wychyla się w ciągu roku, raz w jedną, raz w drugą stronę. I ten kąt tutaj. Wynosi Teta i ten również. Czyli jedna ark sekunda. Tutaj mamy odległość jednej ark sekundy. Jednej sekundy łuku na niebie. To bardzo niewiele. Na przykład księżyc. Nasz księżyc, kiedy jest w pełni, no to zajmuje na niebie średnicę, ma średnicę około 30 minut kątowych. Także 30 minut, a, a jedna sekunda to jest tak naprawdę niewielki wycinek nieba. Możecie wrócić do wcześniejszych filmików, tam gdzie opowiadałem właśnie o stopniach na niebie i jak niewielkim wycinkiem nieba, zobaczcie, jak niewielkim wycinkiem nieba jest jedna sekunda łuku. A więc tak, znamy już kąt Teta, no bo to jest jedna, Sekunda łuku. Znamy odległość Ziemia Słońce. Jest to jedna jednostka astronomiczna, dokładnie znamy wartość 159 600 tysięcy km, no więc za pomocą funkcji tangens, bardzo prosto obliczamy odległość D, czyli tego jednego parseka. Tangens 90 stopni minus to nasze teta. Czyli ten kąt. Tutaj mamy kąt teta, tutaj również. No a tutaj to obydwa kąty, mają miarę 90 stopni minus teta. Dlatego, że tutaj mamy kąt prosty, wycinamy z niego tetę. No i mamy 90 stopni minus teta, czyli 90 stopni minus 1,3600, stopnia i tangens tego kąta równa się d. Czyli nasz parsek. Wynik jaki otrzymamy to d 206 265 jednostek astronomicznych. niewiele nam to mówi, prawda? A gdyby to przełożyć na lata świetlne, to musielibyśmy pomnożyć te 206.265 jednostek astronomicznych razy 1 light year, czyli jeden rok świetlny, dzielone na 63 115 jednostek astronomicznych, bo jeden rok świetlny to dokładnie 63 115 odległości Ziemia-Słońce. Tutaj jednostki astronomiczne nam się skracają i wychodzi nam w przybliżeniu 3,27 lata świetlnego. Czyli nieco ponad 3 lata świetlne to jest odległość parseka czyli odległość, z jakiej jedna jednostka astronomiczna jest widoczna pod kątem jednej sekundy łuku. Z tej odległości odległość Ziemia Słońce to jest tylko taki niewielki wycinek nieba. Możecie sprawdzić na kalkulatorze. Albo gdzieś w tablicach fizycznych czy astronomicznych, ile wynosi właśnie odległość jednego parseka. Jak się okaże, to obliczenia wyszły nam naprawdę całkiem nieźle.